Poranek Radia TOK FM. 7.43, poranek Radia TOK FM. Łukasz Gaz przed mikrofonem. W studio profesor Witold Orłowski, ekonomista. Witam panie profesorze. Dobre. Grecja. No Wraca, jak pisze wi Witold Orłowski, że przez ostatnie Cytan miesiące... Gadomski. Witold Gadomski. <laughs> Pomyłka, Witold Orłowski w studio, a Witold Gadomski na stronę Gazety Wyborczej i pisze, że w ostatnich miesiącach zapomnieliśmy o greckim kryzysie, a sytuacja w tym kraju się nie poprawia. Europa coraz bardziej interesowała się raczej Hiszpanią, Włochami. No ale Grecją trzeba będzie, bo we wrześniu zapadną poważne decyzje. I chyba tak się, jak się tak patrzy na Grecję od kilku miesięcy, to ma się wrażenie, że tam decyzje nie zapadają. A powinny. Znaczy, w Europie jest tak, coś, co określimy jako mała gra i wielka gra. Czy mała gra to jest Grecja, i to jest taka gierka właściwie. Tu tak naprawdę chodzi o to, że. Z powodu Grecji się Europa nie zawali, finanse światowe się nie zawalą. E, jakby Grecja zbankrutowała, w zależności od tego, co się stanie, no to straci trochę inwestorów w swoje pieniądze. No wiadomo, że jest to rzecz bardzo nieprzyjemna. Politycznie nieprzyjemna, bo trzeba, bo kanclerz Niemiec musi dawać pieniądze krajowi, któremu nie wierzy, że on będzie, Niemcy nie wierzą, że ten kraj będzie oszczędzać. Ale tak naprawdę to jest rodzaj gry. Znaczy, wiadomo, no, że Grecja o co, nie odda... No kto, o już miał? tylko na tej małej grze. Wiadomo, że Grecja nie odda pieniędzy, wiadomo, że Grecja musi oszczędzać, musi się pogodzić z tym. No pytanie, czy się uda to zrobić w sposób dość cywilizowany. Obie strony stosują grę, to znaczy nie wierzą sobie nawzajem. Niemcy, Niemcy mówią, no ewentualnie wam te pieniądze damy, no bo dla nas to przecież naprawdę nie są wielkie pieniądze, to, to naratowanie Grecji. Ja wiem, to dziwnie brzmi, ale z funkcji mm. Niemiec naprawdę nie są. Gdyby o to tylko chodziło, o Grecję, to natomiast, no my jesteśmy, obu, nasi ludzie są oburzeni, bo widzą w Grecji cały czas, że oszukują się w sprawie e, oszczędności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Grecja na to odpowiadają, no, że zmuszacie nas do samobójstwa zupełnie, bo każecie nam oszczędzać więcej niż jest w stanie naród wytrzymać. No I to jest taka, taka gra. Dlaczego to raz się pojawia, raz znika? No bo Grecja jest na kroplówce. Kroplówkę jest dostarczana raz na kilka miesięcy w formie kredytu. Grecja sama, rząd Grecji sam nie byłby w stanie na podstawie własnych dochodów wyżyć. Musi dostawać co kilka miesięcy nowy no taki kredyt, ale nazwijmy to kredyt, prawdopodobnie do, do nigdy nie oddania. No, no, do kal na kalendy greckie do oddania. E, no i oczywiście, co zbliża się ten termin oceny? No to teoretycznie wtedy dochodzi do rzeczy, przyjeżdża trojka, tak zwana, czyli. Komisja Europejski Bank Centralny i, i Fundusz Waltowy i, i mają ocenić. Teoretycznie to jest tak, jeśli stwierdzą, że Grecja nie robi tego, do czego się zobowiązała, to nie dostanie nowej raty i zbankrutuje. No z tym, że co dochodzi do takiego napięcia, no to w tym momencie z jednej strony trojka przyjeżdża i stwierdza, że oczywiście, że Grecja nie zrobiła tego wszystkiego, co, co, co obiecała. Z drugiej strony, stwierdza, że jednak coś tam robi, że rzeczywiście cierpi tam na Pewnie mnie ci, co powinni cierpieć, to nie cierpią, a cierpią ci, co ci, co zawsze cierpieli, tak jest. Ym, No i, po, i pada pytanie, no to co, no to właściwie powinniśmy powiedzieć koniec pomocy. No a koniec pomocy, to Grecja zbankrutuje. Nie wiadomo, czy to nie będzie zapalnik, który właśnie... I w tym momencie przełączamy na dużą grę, która się toczy i ona dotyczy już wielkich krajów. Hiszpanii, Włoch, być może innych, no bo tam nigdy nie wiadomo, kto będzie kolejny w kto będzie następny w kolejce. I to jest już zupełnie inne. Tak jak w przypadku Grecji mówiłem, to cała rzecz teoretycznie jest to do zaraz, załatwienia. ta wielka gra to już jest wielki, dobra, wielki ale czy jest, możliwa, y, czy jest możliwe wyeliminowanie tej małej gry, czy, czy te, y, y, mała i wielka gra są ze sobą powiązane? To znaczy... Nie, nie są ze sobą powiązane. Znaczy, gdyby była zgoda... Znaczy, inaczej. W sensie finansowym nie są ze sobą wiązane, powiązane. Gdyby y, dwa lata temu... Bo im później, tym, tym, tym bardziej kosztowna ta się staje ta ta grecka zabawa. Dwa lata temu można było całkowicie rozwiązać za połowę pieniędzy, które do tej pory już zostały wydane bez rozwiązania problemu. Grecję no, należało pewnie skłonić Grecję do wyjścia ze strefy euro, w zamian zaoferować dość szczodry pakiet. Finansowy, który by pomógł Grecji znieść to bez ruiny dla ich, dla ich poziomu życia, i tak dalej. I to można było zrobić. I my, dwa lata temu to by kosztowało znacznie mniej niż kosztuje dzisiaj. Tak naprawdę to się nie posunęli wszyscy rozwiązania, ale to, że nie udało się znaleźć rozwiązania, właśnie polega na tym, że znowuż w tym momencie wielka gra zaczyna na to wpływać. Dlatego, że jeśli Niemcy podejmą jakąkolwiek decyzję z Grecji znaczy moje symbolicznie Niemcy, nie tylko Niemcy tak, o tak, ale składają. wiadomo, że oni, mają wiadomo, że oni są tym głównym tak. wierzycielem, który musi decydować. No to zawsze ich obawa jest taka, no dobra, no jeśli odpuścimy Grecji, to Portugalczycy będą w ciągu tygodnia, a Hiszpanie w ciągu miesiąca u nas, mówiąc no przecież Grecji, no proszę bardzo, teraz proszę to samo dokładnie, znaczy Portugalia też nie jest wielką sprawą, ale, ale Hiszpanie przyjdą zrobiliście to dla Grecji, proszę bardzo, proszę natychmiast zrobić to dla nas, a jak nie to, to zobaczymy. No i Także ta grecka sprawa jest nierozwiązywana nie z powodu tego, że sama Grecja jest takim problemem, tylko z tego powodu, że wszyscy się boją, że to jest troszkę tak, że jak się jakieś rozwiązanie przyjmie w sprawie Grecji, no to Będzie niejako pe... z automatu wszyscy uznają, że to jest precedensowe rozwiązanie, tak. które ma również obowiązywać... No problemem. ale rozwiązanie w się zdecydowano, tak. no na jakiejś. już ten krok, który, no, no pomocy finansowej, którą kiedyś to nie, nie, wcześniej to jest rozwiązanie, to jest rozwiązanie na zasadzie taciej Pana sąsiad mówi, nie mam pieniędzy, nie chce mi się pracować. No już wszystko jedno, już nie, nie oceniam. Nie chce mi nie mam pracy, a jednocześnie nie chce mi się pracować, tak dalej. I mówi do pana, proszę mi pomóc rozwiązać tę sytuację. Jeszcze jest zadłużony w stosunku do pana. Oddam panu dług, jak pan może rozwiązać. I no to można oczywiście rozwiązać tę sytuację, albo umorzyć mu dług, pomóc mu znaleźć pracę, czy coś takiego. Eee, wszystko jedno, czy pan poczuwa się do tego, no, załóżmy, że się pan z jakichś powodów poczuwa do tego, że pan sąsiadowi musi pomóc. No bo krewniak, nie, nie sąsiad, to żeby było większe. Natomiast można zdecydować, no dobra, no to na ten najbliższy miesiąc masz tutaj 500 zł yy, dodatku i, i za miesiąc z, z, zastanowimy się, co robić dalej. To nie jest żadne rozwiązanie sytuacji, to jest przesunięcie utrzymywanie problemu w czasie problemu. tylko. Utrzymywanie, tak utrzymywanie jest, problemu. bo nic się nie rozwiązuje w tym problemie problemie tak naprawdę. Właśnie na tym, Niemcy żądają, my damy te 500 zł, właśnie, które jest potrzebne na przeżycie przez miesiąc, ale nie Grecy pracują na tym, żeby w ciągu na przykład roku rozwiązać problem, czyli zacząć pracować. Nie. No to jest, ta, to jest ta przy wszystkich różnicach, ale to jest mniej więcej ten typ problemu, z którym mamy do czynienia. No właśnie, nie ma no, ale to przy, drobnym, przy zdrowym myśleniu i przy jakimś chociaż szczątkowej wyobraźni, którą powin powinienem mieć jako nie wiem, krewniak tego człowieka, mhm. człowieka, któremu pomagam, albo sąsiad. Krew, krewniak, krewniak, no kre, kre, my jesteśmy w dajmy, Europie, kreta, no so, uważamy się wszyscy za, 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 za to, kozynów. To, to mówiąc obrazowo, powinienem puknąć się w czoło i powiedzieć sobie, no nie mogę Popełniać takich błędów? Dlaczego, Pana zdaniem, Europa popełnia ten błąd? Po no z trzy... bardzo prostego powodu. Dlatego, że jest Hiszpania, jest, są, są Włochy, są kraje wysoko zadłużone, które w gruncie rzeczy też żyły przez lata na kredyt, zwłaszcza Hiszpania, Włochy w mniejszym stopniu i które właściwie w tym momencie, no to są ci kolejni kuzyni, którzy, którzy właściwie jest ryzyko, no jak się jednego kuzyna w ten sposób wykupuje całkowicie, no to jest pytanie, czy następnego kuzyna, czy rynki net nie zażądają, żeby następnego kuzyna tak samo wykupić. W tym momencie ta wielka gra Wpływa na mało. I teraz problem z wielką grą, przeskakujemy na wielką Grec tak, przeskakujemy Grecję. Tak, bo to jest naprawdę ważne. E, otóż problem polega na tym, są kraje w Europie, które są dramatycznie, znaczy nadmiernie zadłużone dramatycznie, nadmiernie zadłużone przede wszystkim Hiszpania. Z tym, że to nie jest Grecja. To jest kraj, powiedzmy, jeśli wziąć Hiszpanię jako przykład, to oczywiście jest więcej dać. To jest kraj o potężnej gospodarce, to jest kraj, który rzeczywiście przeprowadza. Bardzo poważny program oszczędnościowy. E, czyli to nie jest sytuacja w Grecji, gdzie wiadomo, że pieniądze wszystkie dawane tam to jest i tak tylko zapomoga, bo, bo i tak nie będą oddane. I w przypadku Hiszpanii wiadomo, że, 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 że tu jest pole manewru. Z drugiej strony te długi są oczywiście wielokrotnie większe niż długi, niż długi Grecji. I prawdziwa gra, która się dzieje w Europie, ta wielka gra, polega teraz na tym, jak rozwiązać problem tych wielkich dłużników. I Niemcy mówią, niech wielcy dłużnicy oszczędzają. 20 lat czy 30 lat żyli ponad stan, wydawali więcej niż zarabiają. Zadłużyli się. No to te, zwłaszcza w ciągu ostatnich 10 lat funkcjonowania strefy euro, no bo to było no ale to inna sprawa jeszcze, dlaczego euro pomogło w tym całym procesie. E, natomiast teraz jest czas na to, żeby przez kolejne 20 lat oż zacisnęli pasa, oszczędzali, nadwyżkę pracowali i nam po trochę oddawali te pieniądze. Nam bo to zawsze brzmi taka aha, to złośliwa kanclerz Merkel i grubi bankierzy <gry> niemieccy. Nie, niemieckim emerytom na przykład, którzy, którzy mają zainwestowane swoje emerytury w hiszpańskie obligacje. I to mówią Niemcy. Natomiast na to Hiszpanie mówią, to jest samobójstwo. Jak będziemy my oszczędzać, to my nie będziemy również kupować mercedesów niemieckich. Nie dość, że my sami oczywiście będziemy. Zagłodzeni, zobaczymy, jakie będą jeszcze konsekwencje jeszcze polityczne tego i społeczne w Hiszpanii, to jeszcze w dodatku to się dostanie, bo jak wszyscy jak ta połowa Europy zadłużona, no powiedzmy, że jest połowa zadłużona południe i połowa e, niezadłużona północ, a to nie jest półna, półna, wszystko jedno. E, no jak to południe będzie oszczędzać, to nie dość, że ono samo będzie oszczędzać, ale jednocześnie to będzie oczywiście oznaczać powolny wzrost całej, całej Europy Także Hiszpanie na no to mówią nie dam. Nie, nie. Od tego mamy Europejski Bank Centralny, żeby zachowywał się tak jak amerykański Fed, jeśli rządy są nadmiernie zadłużone, jeśli kraj jest nadmiernie zadłużony. Fed jest w każdej chwili gotów nie dopuścić do katastrofy, stymulować wzrost poprzez zwiększenie ilości pieniądza. Na to Niemcy mówią, Europejski Bank Centralny nie po to został zrobiony, żeby, żeby drukować puste pieniądze, bo puste pieniądze koniec końców prowadzą do inflacji. Na tym polega ta wielka gra. Hiszpanie i inni, tak naprawdę to i Hiszpanie, i Włosi, no Hiszpanie, Włosi są teraz w bloku, ale tak naprawdę Francuzi ich popierają, mówią, niech Europejski Bank Centralny drukuje mhm. pieniądze, niech skupuje nasze obligacje. E, ciekawa sprawa polega na tym, że w, tak, w ekonomii jest taka czasem cienka, czerwona linia. Właśnie w którym momencie jest to normalna działalność banku, a w którym momencie zaczyna się drukowanie pustego pieniądza. Bank daje drukuje pieniądze i skupuje obligacje. Jeśli te obligacje są pewne, czyli niemieckie, no to jest normalna działalność banku. To jest regulowanie płynności na rynku. Jeśli kupuje obligacje, o których wiadomo, że rynek by ich nie kupił albo nie kupił za taką cenę, no to jest już w tym momencie drukowanie pieniędzy i masowy skup obligacji hiszpańskich czy włoskich, a Europejski Bank Centralny najwyraźniej coraz bardziej jednak w tę stronę idzie. To, był to, to było to e, z, chyba z końca czerwca szczyt europejski, gdzie, gdzie Monty właściwie wywalczył tego typu, przynajmniej wstępną deklarację, że tak będzie, na tym będzie polegać polityka. No to oznacza tak naprawdę drukowanie pieniędzy i to jest ta wielka gra. Hiszpanie, Włosi, wszyscy zadłużeni mówią, niech bank drukuje pieniądze. Niemcy mówią, dobra, to się skończy tym, że wybuchnie inflacja i wtedy oszczędności stracą ci, którzy Pożyczali część oszczędności. No ale to nie my te pożyczali. Świetnie pan profesor to tłumaczy. To w takim razie, panie profesorze, gdzie w tej wielkiej grze jest Polska? Kilka takich wycinków z danych GUS-u, które pojawiło się w ciągu weekendu statystyku dostępionych przez Urząd Statystyczny, z których wynika, że tak, stopa bezrobocia w lipcu ponad 12%, no w czerwcu miała, 12, teraz miała 12,3%, w lipcu 12,4% w czerwcu. W sierpniu ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest podobnie jak w lipcu negatywnie? Mm -hmm. Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła prawie o 7%. No, to może ale... być bardzo mylący. Właśnie, bo kupujemy więcej ale sklepów, podobno, ubywa. Tak, tych monopoli. To jest bardzo, GUS bardzo źle mierzy w sprzedaż detaliczną. Ja od lat się proponuję wszystkim nie przejmować się przesadnie wskaźnikami sprzedaży detalicznej. One są bardzo mylące. No, ale to inaczej. Tu prawa. akurat optymistyczny, więc szkoda, że się. No, nie... szkoda, no, ale no, co, co, co ja na to poradzę? To no. gdzie my jesteśmy na tej mapie, w tej wielkiej grze o kryzys, o pieniądze? Na szczęście, o Obok. To znaczy my nie jesteśmy, nie uczestniczymy ani w tej grze tych zadłużonych, którzy starają się zmusić do druku euro, ani tych, którzy pożyczyli Hiszpanom pieniądze czy Włochom i, i teraz starają się je odzyskać, czy nie stracić przynajmniej. E, mamy oczywiście swoje problemy, ale jesteśmy obok. Natomiast problem polega na tym, że no, mieszkamy w w jednym bloku, i, i jak u sąsiadów, wszystko jedno, o których się woda wylewa na górze, to, to, u, to, to u nas kapie. też kapie. No więc to jest Ach, nasz problem. Kapa sobie tam morze, Leje, się, nie leje zalało. się z sufitu. Tak jest. Nasz problem polega na tym, że w ciągu ostatnich 20 lat stała się rzecz wspaniała: to znaczy, Polska zintegrowała się gospodarczo z Europą w ogromnym stopniu i finansowo, i w sensie związków realnych, czyli na przykład naszego eksportu, który dzisiaj jest wielokrotnie wyższy niż był na przykład 15 lat temu. Natomiast to jest, i to jest ta dobra strona medalu. I zresztą ona jest, to nie ma wątpliwości, że to jest dobre. To jest jedyny sposób, żeby w ciągu kilkudziesięciu lat Polska nadgoniła jeszcze świata. Natomiast na krótką metę to jest oczywiście problem, bo my jesteśmy do nich przywiązani i my jesteśmy bardzo narażeni na to, co się tam dzieje. Jeśli będzie recesja w zachodniej Europie, znaczy... To, że recesja w strefie euro... Nie tylko będzie, ale już jest, bo wprawdzie nie ma jeszcze wyników pełnych za drugi kwartał, ale to już wiadomo. Tak. W pierwszym było zero, w drugim spadek. To zresztą widać jasno, że w trzecim będzie spadek, czyli recesja techniczna będzie w strefie euro. Ale tak naprawdę nas interesuje coś innego. Recesja w strefie euro jest jak do tej pory statystyczna, to znaczy jest spadek na południu i wzrost w krajach północy. Akurat nas kraje północy najbardziej interesują, więc jeszcze płci co nie odczuwamy tej recesji. Z tym, że wskaźniki pokazują, że ten wzrost w Niemczech zaczyna być już symboliczny i prawdopodobnie. No podobnie Niemcy też będą w recesji wkrótce, no i oczywiście, no, no my, no my w tej chwili jesteśmy już uzależnieni od eksportu, do, do, zwłaszcza do Niemiec, ale w ogóle do całej strefy euro. W no ja Polsce powiem, powiem nie, nie ma ucieczki że, dla nas. Akurat tym. miałem w weekend okazję wracać mm, przez sporą część Niemiec, bo wracając z Danii, przez mhm. Niemcy do Polski, to to, co się dzieje na autostradach, jak tak okiem laika się patrzy, tak? nie ekonomisty, tylko człowieka, który tak na no, no może czasami pozorach ocenia sytuację gospodarczą, to e, ruch na e, samochodów ciężarowych, z towarami, jakie wiozą, bo przecież można poprzez y, samochody ciężarowe, przez te oznakowania mhm. na, na samochodach wywnioskować, co no jest ogromny. No tak, dlatego że powiedzmy sobie. To jest rejestracji wschodniej polską. Wschodnie tak, tylko że, no bo my jesteśmy teraz przewoźnikami, tam Niemcy nie, Niemcy nie mają czy tam myśmy to nasza przewaga była konkurencyjna, myśmy to przejęli tak naprawdę z rąk, z rąk zachodnich Europejczyków. Natomiast proszę sobie powiedzieć coś, zastanowić się nad tym. Przecież w końcu poziom dochodów Niemców jest w tej chwili. Praktycznie taki sam, jak był 4 lata temu. No 4 lata temu, czy 5 lat temu, zanim kryzys wybuchł, uważaliśmy, że Niemcy są niesłychanie bogaci. No więc, więc nadal są bogaci, oczywiście. O 5 euro może mniej stracą. Może o 5 na rok, może o 5 euro cały czas mniej zarabiają niż. Ale to jest w ogóle marginalne. No, czyli Niemcy są bogaci cały czas i zachodnia Europa jest, jest bogata, tak samo jak była praktycznie. To, co się zmieniło, to poczucie pewnego bezpieczeństwa. To znaczy poczucie, że praca jest bezpieczna, że dochody będą rosły, że oszczędności są bezpieczne. Czyli to nie jest to, że ludzie zbiednieli w Niemczech. Problem polega na tym, że ci się czują niepewnie. Recesja zazwyczaj na tym właśnie i kryzys na tym polega, na poczuciu niepewności. Czyli z jednej strony poziom życia jest nadal wspaniały, no bo nie ma żadnego powodu, żeby nie był, skoro i ten ruch na autostradach, żeby się zmniejszył, skoro... Gospodarka niemiecka tak. jest taka sama, produkuje tyle samo, ile produkowała kilka lat temu. Z... Natomiast zniknęła, czy, czy problemem jest właśnie ta obawa przed, przed, przed kryzysem. Zmniejszył się może y, tam ruch, gdzie teraz niemieckie autostrady y, są na potęgę remontowane, szczególnie w tej północnej części. Przez Oni zawsze to, remontowali na okolice. Ale błąd, to teraz jest tak. dramat w takim razie. Profesor Witold Orłowski, ekonomista. Dziękuję bardzo panie Dziękuję profesorze. Bardzo. Czas na informacje, po nich godzina publicystów. Zapraszam.